Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat bardzo dziwnego i nowego modyfikatora, który nazywa się Projector UV. Jest to modyfikator, którego zrozumienie zajęło mi dość sporo czasu, stąd tylko jeden tutorial dzisiaj, ale tak naprawdę to jego zastosowanie przypomina troszeczkę światło lampy, która świeci na obiekt i która świeci pewną teksturą. Jest na stronie wiki w dokumentacji Blendera krótko ten modyfikator opisany. Otóż on działa w ten sposób, że mamy jakieś projektory. Te projektory są dowolnymi obiektami, które są wstawione na scenie, za chwilę to pokażę. I one kierują się na nasz obiekt, na który mamy tekstury rozmapowane w koordynatach UV. Teraz rzut jakby z widoku danego obiektu na teksturę UV powoduje, że można na niej ustawić jakiś obrazek. To jest w zasadzie wszystko, co taki modyfikator robi. Natomiast to, jak on działa, jest tutaj ładnie opisane. Nie będę teraz tego tłumaczył, ani za bardzo się wgłębiał w szczegóły. Natomiast zobaczymy sobie plik, który tutaj jest pokazany jako przykład. Mam ten przykład już ściągnięty, więc go sobie wczytam. To jest plik o nazwie UV Project. I on jest bardzo prosty. Na przykładzie tego pliku zobaczymy, jak można zrobić taki modyfikator, a później pokażę, dlaczego jeszcze można go zastosować. Chociaż tak naprawdę zbyt wielu zastosowań wielkich nie widzę. A więc pierwsza sprawa. Na scenie mamy wstawioną małpkę. Pod nią jest obiekt typu empty, mamy jedną lampę, kamerę i to jest wszystko, co na tej scenie się znajduje. Teraz, jeżeli zrobię render, to dostaję wyrenderowaną małpkę, na której jest tekstura siatki UV, którą już znamy, oraz logo Blendera, które pochodzi z ikonki wpakowanej do pliku. Ta ikonka zawiera kanał alfa, dlatego nie pokrywa całej powierzchni i widać spod niej siatkę. Teraz ten motyw został zrobiony za pomocą różnych warstw UV i właśnie projektora UV, którym w tym przypadku jest ta lampa, ten obiekt. Teraz, aby zobaczyć, jak to wygląda, należy zerknąć w modyfikatory. W modyfikatorach mamy ustawiony subsurf, który wygładza geometrię małpki. Bez niego małpka byłaby taka kanciasta i brzydka, więc nie jest interesujący, bo go już znamy. Natomiast mamy także ten projektor UV. UV Project się nazywa. I teraz tak, w tym modyfikatorze są różne opcje i tak naprawdę możemy mieć taką opcję jak image. Image oznacza obrazek, który mogę sobie wybrać. Ten obrazek, jeżeli go nie wybiorę, będzie wybierany domyślnie na podstawie tego, jaka warstwa UV ten obrazek mapuje. W tym momencie mamy warstwę UV o nazwie Projected UV. Oprócz tego mamy również inną warstwę. Nie, mamy tylko jedną. Inną za chwilkę sobie dodamy. Ten Projected UV to jest zwykła warstwa UV rozwinięta tak zupełnie drakońskim sposobem. Nie jest nadzwyczajna. To jest zwykłe rozwinięcie, domyślne. Nie ma tutaj żadnej finezji. Chodzi tylko o to, aby taka warstwa UV rzeczywiście była w obiekcie. Teraz ta warstwa w modyfikatorze jest warstwą, na którą rzutowany jest obrazek. Ten obrazek pochodzi z tekstur. Tekstury są dodane do materiału, który tutaj mamy. Materiał nazywa się po prostu materiał, a wewnątrz tego materiału są dwie tekstury. Jedna z nich to jest tekstura bazowa. Ta bazowa tekstura to jest siatka UV. Ona jest nałożona w koordynatach generowanych, dlatego jakkolwiek bądź sobie leży, nic szczególnego tutaj się nie dzieje. W dodatku zobaczcie, że projection jest flat. A więc jest to jedno z najgorszych możliwych nałożeń tekstury na obiekt w tym przypadku, w przypadku tej małpki. Mamy także drugą teksturę, która nazywa się projected i to jest tekstura z kanałem alfa, która jest taką ikonką Blendera. Ta ikonka jest wpakowana w plik i nazywa się, zaraz zobaczymy, blender.png. No i teraz ta ikonka jest nakładana w koordynatach Projected UV. I dlatego po wyrenderowaniu widać tą ikonkę w pewnym określonym miejscu na obiekcie. I teraz miejsce na obiekcie zależy od tego, pod jakim kątem patrzy ta lampa, którą tutaj mamy. To jest projektor. Więc jeżeli tę lampę wezmę i przekręcę na przykład lekko do góry, to otrzymam render z inaczej umieszczonym logiem. Nie wiem, czy to było widać, chyba nie. Jeszcze raz spróbujemy. Widzę, że wraca mi cały czas do wyjściowej pozycji ten obiekt. I jest to dosyć ciekawe, ponieważ takie działanie jest niezbyt spodziewane. A to dlatego się tak dzieje, że mamy tutaj jeszcze animację. Nie mówiłem o animacji, ale jeżeli mamy jakiekolwiek klatki kluczowe założone na pozycję tego emptego, to w tym momencie on będzie generował obrót. Mogę ewentualnie zobaczyć, że rzeczywiście tak to działa. Ale dobrze, na razie pomijając ten temat z animacją, wyrenderujemy sobie tą animację, żeby zobaczyć, jak wygląda projekcja tekstury na obiekcie. Więc tą animację uruchomię teraz i będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Render animation i tu na podglądzie mamy kolejne klatki, które się renderują. No i mam nadzieję, że zaraz będzie widać, jak to wygląda.
Już mamy siódmą klatkę i na razie nic szczególnego się nie dzieje. Jeszcze chwilę popatrzymy. Już widać pewne drobne przesunięcia. I to jest właśnie to. Na obrazie 3D, teraz tego nie widać, ale na obrazie 3D mamy zmienną pozycję lampy. I dlatego w kolejnych klatkach ta pozycja lampy przesuwając się, przesuwa również rzut tekstury. Efekt jest taki, jakby lampa świeciła taką teksturą i dlatego właśnie mamy tutaj nazwę projection, czyli projektor. Tak to działa. No dobrze, teraz jak już wiemy, że można zrobić taki motyw, to może wyłączę tę animację, usunę obiekt typu empty, aby nie było tutaj żadnej animacji. I teraz jeżeli tę lampę w specjalny sposób ustawię tak, aby zawsze kierowała się na małpkę, to mogę ją przesunąć na przykład w ten sposób i wyrenderować zupełnie od nowa. I widać, że to logo jest teraz od góry umieszczone. Jeżeli umieszczę lampę jakoś z przodu, od strony kamery, na przykład w ten sposób, to logo będzie się nakładało na małpę z przodu. Cała tajemnica jakby związana z działaniem tego modyfikatora polega na tym, no że tak naprawdę ten modyfikator zmienia mi orientację siatki UV, która jest na małpce. Jest to jedno z podstawowych jego działań. Oprócz tego, to co się dzieje i rzutowanie jakby tekstury z tej lampy, czy też z kierunku, w którym ta lampa patrzy, odbywa się dokładnie tak, jak nałożę teksturę w koordynatach UV, gdybym oczywiście takie koordynaty zrobił. To, co tutaj w zasadzie jest podobne troszeczkę do rzeczy, które już znamy z poprzednich części kursu, to jest coś takiego jak projekcja. I te projekcje wiemy, że mogą być różne. Może być projekcja od przodu na przykład, może być projekcja z boku, jeżeli oczywiście kliknę w trybie edycji Project From View. Wtedy będę miał mapę UV rozwiniętą w danej projekcji. I teraz ta projekcja może być całkowicie elastyczna i może być definiowana przez kierunek patrzenia takiego obiektu, na przykład jak ta lampa. Więc jeżeli chcę mieć projekcję na przykład od góry, to lampę ustawiam sobie z góry i już mam rozwinięcie UV zrobione od góry. I to rozwinięcie UV w przypadku małpy nazywa się właśnie Project UV. Dlatego nie jest istotne, jak tutaj siatka była rozwijana na samym początku. Istotne jest to, że teraz ten Project UV jest rozwijany z góry, właśnie dzięki pozycji tej małpki. No i teraz, jeżeli już mam takie rozwinięcie od góry, to oczywiście te koordynaty są w Project UV zapisane, zapamiętane i dlatego tekstura na małpce, która korzysta z tej ikonki i z rozwinięcia UV i jest to ikonka, która jest przezroczysta, powoduje, że ikonka pojawia się w danym miejscu. Tak to po prostu działa. I teraz nie wiem, czy to jest jasno wytłumaczone, ale możemy spróbować zrobić z tym jeszcze coś innego. Otóż jest tu kilka opcji, które pozostały do wyjaśnienia. Po pierwsze, mogę mieć sytuację taką, że na początku włączę sobie tekstury UV w ogóle, żeby je było widać. Weźmy display, texture solid. No teraz za bardzo jakoś ich tutaj nie widzę, ale to dlatego, że pewnie nie mamy dobrego rozwinięcia. I teraz zrobię sobie jeszcze jedną warstwę UV, która nazywa się UV Map i będzie związana z test gridem. Ok? Zrobię tutaj unwrap i już teraz mam rozwiniętą małpkę. To rozwinięcie jest fatalne, więc może zróbmy po prostu reset i teraz cała małpka jest ładnie zmapowana na zwykłą siatkę UV. Teraz tak. Ta siatka UV to jest siatka, która jest opisana przez warstwę UV Map. Jeżeli teraz w materiale wezmę sobie ten pierwszy bazowy materiał i go przypiszę do tej siatki UV Map, to będzie się on mapował zgodnie z tą siatką. Teraz na renderze dostaję taką bardzo gęstą siateczkę. To jest jedna z rzeczy. Druga rzecz, którą mam tutaj możliwość zrobić, to jest właśnie ten Projected UV. I teraz ten Projected UV, jeżeli zobaczę, jak wygląda rozwinięcie, to jest takie zwykłe rozwinięcie. To jest oczywiście błędny widok. Tak naprawdę ten Projected UV jest inny. Ten Projected UV wygląda tak, jakbym spojrzał na małpę z kierunku, w którym patrzy ta lampa. Nacisnąłem teraz Ctrl 0 na klawiaturze numerycznej i widzę dokładnie małpę z kierunku, w którym patrzy lampa. Ok? Proszę zobaczyć, że kamera, która stoi obok, jest teraz kamerą nieaktywną, bo ma trójkąt zupełnie niewypełniony. Jeżeli się teraz na tą kamerę przełączę przez Ctrl i 0 na numeryce, to znowuż patrzę przez kamerę i kamera staje się kamerą aktywną. A więc kierunek, w którym patrzy lampa na tą małpkę, to jest kierunek mojego rzutu i rozwinięcie UV, które się tam dokonuje, to jest coś takiego jak UV, momencik, UV from view. Z tym, że ten view to jest kierunek patrzenia lampy. No i dzięki temu właśnie mam tą teksturę, możliwość mapować na różne, że tak powiem, obiekty. I teraz, jeżeli w tym modyfikatorze, który jest, nacisnę guzik Apply, to ta tekstura UV, którą mam tutaj wybraną, czy też to rozwinięcie UV, te Projected UV, zostanie utrwalone i będzie wyglądało zupełnie inaczej niż przed chwilą. Przypomnę, że wygląda na razie ono tak. Jeżeli nacisnę Apply, w tym momencie to rozwinięcie UV jest takie.
Małpka jest widziana przez lampę z góry właśnie w taki sposób i dlatego tekstura, którą nakładam, nakłada się jakoś tu w środku. Tak to działa. Teraz, do czego można wykorzystać tego typu efekt? W zasadzie jest to sprawa dosyć trywialna i szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego ją wprowadzono. Nie ułatwia mi ona akurat aż tak bardzo pracy, żeby można było z niej często korzystać. Natomiast tego typu motyw może się przydać w różnych sytuacjach, zwłaszcza tam, gdzie chcemy na żywo zobaczyć, jak mapuje się tekstura na obiekt. Na przykład, jeżeli teraz wezmę i użyję tej lampy jako projektora dla tekstury UV tej siatkowej, no to należałoby tylko dodać taki modyfikator do małpki, a więc dodaję sobie UV Project Paint. Ustalam, że modyfikatorem czy też projektorem ma być małpa. I już widzę, że moje mapowanie tekstury UV się zmieniło. Jeżeli teraz małpkę zacznę przesuwać, to ona będzie ciągnęła za sobą tą teksturę. Oczywiście skalowanie tutaj jest jak najbardziej sensowne i mogę mieć różnego rodzaju skalę, różnego rodzaju rzuty, z których tą małpkę widzę. No więc tak na oko rzecz biorąc, można w widoku 3D po prostu sobie ustalić określoną projekcję UV. Ale w zasadzie można zrobić to również kręcąc obiektem i wtedy robiąc operację Unwrap czy też Project From View. To jest dokładnie to samo. Z tym, że teraz tutaj robi mi to samo lampa. No więc taki jest myk. Jedyne co może być fajne to to, że jeżeli mam na przykład taki obiekt i jest ustawiony projektor i ten obiekt się będzie przesuwał w jakiś sposób, no teraz musiałbym usunąć track z tej lampy, ustawić ją jakoś sensownie, żeby trafiała w lampkę, o na przykład w małpkę, w ten sposób, to teraz jeżeli mam tego typu projektor i ten projektor rzuca mi na obiekt teksturę, to obiekt przesuwając się, tą teksturę będzie miał nieruchomą. I to jest taka sytuacja, która na przykład może nastąpić podczas renderowania scen podwodnych, tam gdzie fale morskie rzucają takie migotliwe światło na dno, a obiekty przesuwając się, to światło mają wszędzie w takim miejscu jak teraz ta tekstura. No więc to jest jedyne w zasadzie zastosowanie i możemy nawet zrobić sobie jakiś taki mały fragment tekstury podobnej do chmur i rzucić na taki obiekt, aby zobaczyć jak to działa. Więc stworzę nowy obiekt, znaczy nowy obrazek na początku i w filtrach, w renderowaniu nadam mu fakturę chmur. No niech to będą jednolite chmury, na przykład takie. Dam tylko troszeczkę więcej szczegółów, tak ze 4. Kafelkowe, aby było bezszwowo zrobione i ok. Tak mogą wyglądać chmury. Teraz należałoby je pobarwić troszeczkę za pomocą barwienia obrazu. Weźmy, dajmy jakiś niebieski kolorek, taki na przykład. I podbiję im troszeczkę kontrast. I może też podniosę jasność, żeby były trochę jaśniejsze. Na przykład tak. To będzie moja tekstura, którą zapiszę sobie jako na przykład chmury PNG. I teraz, żeby nałożyć na małpkę taką teksturę, trzeba ją wczytać w blenderze, a więc biorę Open Image, wczytuję swój obrazek z chmurami, one już tutaj są. No i teraz, aby wybrać sobie ten projektor, to on już oczywiście jest ustawiony, i żeby on rzucał mi tak naprawdę na moją małpkę zwykły obrazek, ten obrazek chmur, to ten wczytany, który tutaj mam, mogę w modyfikatorze na małpce wybrać. A więc wybieram sobie stąd chmury. No i nie widać tych chmur teraz, ale jeżeli włączę opcję Override Image, w tym momencie te chmury się pojawiają. I teraz małpa przesuwając się, będzie miała te chmury rzutowane gdzieś tam i można ustawić sobie optymalny wygląd, tak jakbyśmy chcieli, aby to było zrobione. No i to jest w zasadzie jedno z takich zastosowań. To, co jeszcze można tutaj zrobić z tym modyfikatorem, to zmienić troszeczkę aspekt tych obrazków, czyli je przeskalować. Teraz na podglądzie tego nie widać. UV Map jeszcze wybiorę tą domyślną, może tą drugą. OK. Ten aspekt będzie widoczny tylko przy renderowaniu samym. No teraz akurat mam tekstury zupełnie inaczej zrobione i tak samo skalę. Gdybym chciał teraz, aby taka tekstura się na małpce pojawiła, no to oczywiście w materiale tej małpki należałoby usunąć tekstury, które mam tutaj wcześniej wstawione, więc na razie je wyłączę. Dodam nową teksturę, która będzie zwykłym obrazkiem. Będzie mapowana za pomocą koordynatów UV z rozwinięciem UV Map. I teraz jeżeli zrobię render, o, nie widać jej, to jeszcze muszę wczytać obrazek. Proszę zobaczyć, nie wybrałem obrazka, mogę go wybrać z listy, to jest chmury PNG. No i teraz mam, widać, że coś tam się ustawia, poprawmy tylko orientację kamery. No i jest. Więc taki sposób w zasadzie, który jest dodatkiem do czegoś, co można było zrobić również i wcześniej, więc szczerze mówiąc nie widzę takich sensownych zastosowań. Jedyna rzecz, która jeszcze jest w tym modyfikatorze taka warta uwagi, to to, że można mieć kilka projektorów. Aż do 10 projektorów może być w tym modyfikatorze. Jeżeli dodam kolejny, to mogę na przykład rzucać na przykład teksturę z widoku kamery. Jeżeli teraz popatrzę na obiekt
za pomocą kamery w taki sposób, że kamera będzie z różnych stron, to będę widział wszędzie taką samą jakby projekcję. Więc kamera na płasko widzi tą całą teksturę, natomiast jak spojrzę na obiekt z boku i przesunę kamerę, to będzie widać, że kamera odsuwając się przesuwa również tekstury. I teraz widać takie ciekawe zęby na tej teksturze. To się bierze stąd, że istnieją teraz dwa projektory i one ze sobą konkurują w pewien sposób o dostęp do powierzchni obiektu. I teraz działa to tak samo jak światło, z tym, że projektor wybiera takie ściany na obiekcie, które są najbliższe normalnej do powierzchni, która zawiera dany rzut tekstury. A więc jeżeli wyświetla sobie normalne, za pomocą wyświetlania normalnych w zakładce Mesh Display w trybie edycji, to w tym momencie ten wektor, który jest najbliższy tak naprawdę, czyli na przykład wektor tej lampy, jest najbliższy do wszystkich tych włosków niebieskich stojących prawie w tym samym kierunku co on. To on będzie malował mi teksturą właśnie w takim rzucie. Natomiast kamera będzie patrzyła z innego kierunku i będą inne wektory bliższe, nie? Więc ona będzie rzucała na inne powierzchnie jakby ten obraz. Stąd pochodzą tego typu ząbki właśnie, ponieważ to nie jest tekstura, która by się w tym momencie bezszwowo sklejała na granicach ścian. No i w zasadzie to jest tyle, co mogę powiedzieć. Tyle na razie zrozumiałem z działania tego modyfikatora. Gdyby ktoś z Was miał jakieś większe doświadczenie w tym temacie, to bardzo proszę jakiś komentarz albo poradę. Wtedy być może dodam jakieś uzupełnienie do kursu. Natomiast teraz myślę, że to wystarczy. No i aby utrwalić tego typu rzut, wystarczy nacisnąć Apply. No i już mam zrobioną swoją projekcję tekstury, która wygląda teraz jakoś tak. Jak widać, straszliwie dziko. Ok, więc to jest wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia ponownie.